Na całym świecie w ciągu roku produkuje się blisko 4 miliardy ton pożywienia. Czy wiedzieliście, że aż 1/3 tej żywności jest wyrzucana? To tak, jakby wysłać 65 milionów samochodów dostawczych pełnych żywności prosto na składowiska odpadów. Zanim żywność wyląduje na naszym talerzu, musi przejść długi proces. Popatrzmy na przykład wołowiny. Do jej wyprodukowania potrzeba ogromnej ilości surowców naturalnych, energii i czasu. Żywność marnuje się dziś na etapie produkcji rolnej, przetwórstwa przemysłowego, przy sprzedaży i dystrybucji czy w usługach gastronomicznych. Jednak zdecydowana większość odpadów żywnościowych pochodzi z gospodarstw domowych. Do jednych z najczęściej marnowanych produktów należą mięso oraz nabiał. Jest kilka prostych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby uniknąć ich marnowania. Dla zachowania świeżości produktów najlepiej przechowywać je zgodnie z zaleceniami na etykiecie. A jeśli zdarzy się nam kupić więcej niż potrzebujemy, mrożenie jest świetnym sposobem na przechowywanie ich jeszcze dłużej. Produkty, które mamy w lodówce, najlepiej ustawiać tak, żeby te z najkrótszą datą przydatności do spożycia znajdowały się jak najbardziej z przodu. A wybierając się na zakupy, pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą listę rzeczy, których faktycznie potrzebujemy. Wyrzucając żywność, marnujemy nie tylko swoje pieniądze. Postępujemy również nieetycznie i szkodzimy środowisku. Dlatego pamiętajcie o dzisiejszych kilku radach, a sami będziecie mogli zobaczyć, że niewielkimi krokami możemy ograniczyć ilość marnowanego jedzenia.